Nie minęło jeszcze 12 godzin, od kiedy zakończył się mecz Widzewa z Legią. O tym przede wszystkim oraz o zwycięstwie ŁKS-u z Górnikiem Zabrze w dzisiejszym Tu Łódź, Tu Futbol, bo jest godzina dokładnie 9:25. Został także jeszcze do tych 12 godzin troszeczkę. Puchar Polski, Liga Widzew ŁKS tradycyjnie w Tu Łódź, Tu Futbol. Zaczynamy. Zacznijmy sobie od Pucharu Polski, bo to taka świeżynka, świeży temat, ale nie od tego, co najświeższe, czyli od Widzewa z Legią, bo to chwilę później. Najpierw ŁKS Górnik Zabrze, znowu czyste konto. Czy przekonujące zwycięstwo, no to zaraz to sobie ustalimy. No ale jest zwycięstwo, jest awans, chyba o to chodziło w ŁKS-ie. Zdecydowanie o to chodziło, jeszcze biorąc pod uwagę to, ile było zmian w składzie, bo praktycznie ŁKS wyszedł na mecz z Górnikiem Zabrze drugim garniturem. Co prawda Kazimierz Moskal się bronił przed tym określeniem, ale biorąc pod uwagę skład, który wybiegł w sobotę z Rakowem i ten, który we wtorek zagrał z Górnikiem Zabrze, było 10 zmian. Jedyny Maksym Rozwandowicz zagrał po 90 minut w jednym i w drugim spotkaniu, więc na pewno cieszy to, że ci zmiennicy dali taką jakość, wygrali pewnie mimo wszystko z Górnikiem Zabrze, no i przeszli do następnej rundy. Dodatkowo nie stracili bramki, to też w tym zasługa wielka, bardzo duża Dominika Budzyńskiego, który zagrał super mecz. Ale mimo tego meczu wydaje się, że Arek Malarz nie ma taką niepodważalną pozycję w zespole, biorąc pod uwagę i doświadczenie, i ilość meczów w Ekstraklasie rozegranych, no i sam mental, który daje. Tak, Dominik Budzyński to wydaje się takim typowym stereotypem bramkarza, taki trochę szalony, który obroni coś, co ma nie obronić, ale to wydaje się, że to jest bramkarz właśnie na jeden mecz, czy na taki pucharowy, a nie na cykl 37 meczów w lidze. Więc w ŁKS-ie możemy być tylko zadowoleni z tego przebiegu. Chyba, czy to nie jest tak, że patrzymy, czy Mateusz w tym przypadku patrzy przez pryzmat wyniku, że 2-0 to jest pewne zwycięstwo, no bo Dominik Budzyński musiał się wykazać w kilku sytuacjach. Gdyby Górnik był skuteczniejszy, no to wtedy już nie mówilibyśmy o takim pewnym zwycięstwie ŁKS-u. Znaczy, no zawsze troszeczkę inaczej patrzy się na swój klub, prawda, i przez takie no, różowe okulary szuka się tych pozytywów, a gdy coś jest naprawdę źle, to pewnie troszeczkę się to wyolbrzymia i zwraca na to uwagę. Też mi się wydaje, że to nie było aż tak zdecydowane zwycięstwo ŁKS-u i Górnik miał swoje sytuacje, ale w gruncie rzeczy ŁKS był chyba zespołem lepszym i zasłużył na ten awans, a przynajmniej wydawał mi się bardziej zdeterminowany do tego, żeby to zrobić. Zmiennicy, którzy pojawili się na boisku, no chyba pokazali, że mogą być brani pod uwagę w szerokim składzie i że to ta walka o pierwszy skład w ŁKS-ie no nie jest jeszcze zakończona i że trener Kazimierz Moskal ma możliwość z nich skorzystać, z tych zawodników. Czy wydaje się, że po pierwszej połowie nawet zobaczył to trener Górnika Zabrze, który mimo wszystko na mecz z ŁKS-em wystawił 7 zawodników, którzy zagrali w lidze, a w przerwie wprowadził 2 Hiszpanów, Jimeneza i Angulo, o których rozmawialiśmy, że nie wiadomo, czy zagrają. Weszli dopiero w przerwie, więc można powiedzieć, że tą drugą połowę to grali praktycznie tam poza jednym zawodnikiem pierwszym składem. Tak. I rozruszali trochę tę grę. Okej, rozruszali, tak. Natomiast też nie wydaje mi się, że w tym momencie, w tym okresie do strzelenia drugiej bramki przez Michała Trąbkę, że Górnik był zdecydowanie lepszym zespołem. To była wyrównana gra, owszem, mogło się zdarzyć, że ta bramka wpadnie, szczególnie po akcji Zapolnika, kiedy to Kamil Rozmus zdąży przełożyć, oddał najpierw strzał obroniony przez Budzyńskiego i drugi taki bardziej trafiony w Budzyńskiego niż Budzyński obronił. Natomiast to chyba taka jedna sytuacja w sumie, którą Budzyński obronił, tak? No jeszcze w tej 90 minucie, ale to już przy rozstrzygniętym wyniku, praktycznie przy 2-0, to nawet myślę, że gdyby Górnik strzelił tą bramkę przy pięknej paradzie Budzyńskiego, to warto podkreślić. Tak samo jak to, że dobrze gra nogami. Podkreślone. To nawet jakby wpadła ta bramka, to myślę, że Górnikowi by już nie starczyło, żeby strzelić drugą bramkę. Jeśli chodzi o tą grę nogami, to myślę, że Arek Malarz no, ma 3 klasy wyżej jest jednak od Dominika Budzyńskiego, bo to chyba naprawdę widać, gdy posyła jakiegoś krosa i ta piła dochodzi.
a Dominik, no tam, znaczy inaczej... Dominik żyje na linii, to jest przede wszystkim jego taka największa zaleta. Znaczy no na pewno jest lepszy od Kołby, no bo to nie była mocna strona Michała, jeśli chodzi o grę nogami, chyba to był w ogóle duży zarzut kibiców ŁKS-u, jeśli chodzi o Michała. Chociaż i tak się zdążył poprawić na przestrzeni tam jakichś tam lat. Znaczy, aż takiego pryzmatu nie mam, ale chyba jednak był z tym problem. Dominik może gra lepiej, bo no, nie obserwuję go tak często, no, ale chyba... No tak, w zasadzie wy też nie, ale jednak chyba myślę, że klasa Arka Malarza jest dużo wyższa. Tak, no i tak naprawdę, no mówię, no, wydaje mi się, że jeżeli patrząc poszczególnie na zawodników, to nie było żadnego zawodnika, który jakoś nie wiadomo jak odstawał od tego zespołu. Kazimierz Moskal powiedział, że na tych 11 zawodników, którzy wybiegło, tak naprawdę 9 było w grze, mimo że nie byli w tym pierwszym składzie podstawowym, ale byli w grze. Jedynie Kamil Rozmus dostał mniej minut, no i w bramce właśnie Budzyński. Budzyński się obronił, Kamil Rozmus, no okej, okay, miał tą wpadkę przy tej akcji Zapolnika, szczególnie gdzie był spóźniony i później został przełożony, ale też nie wyglądało to jako zawodnik no, zdecydowanie odstający. Reszta zawodników zagrała poprawnie, cieszy mnie przynajmniej powrót do środka pola Maćka Wolskiego po występach w rezerwach. Fajnie zawsze mieć tego jednego zawodnika więcej, który w środku pola też ożywi grę, szczególnie że Maciek potrafi grać, był chwalony przecież na początku sezonu w Ekstraklasie, że najwięcej biega, właśnie, że jest waleczny. Właśnie ten środek pola i ci piłkarze, czy po spotkaniu z Górnikiem już możemy mówić o Pirulo, pan piłkarz, no bo on tak naprawdę i strzelił bramkę i w zasadzie zrobił tą drugą. No ale strzelcem drugiej bramki Michał Trąbka, który też pokazał się ze świetnej strony. Czy to są zawodnicy, którzy twoim zdaniem powinni zacząć mecz w Białymstoku w pierwszym składzie? Znaczy jak dla mnie to Michał Trąbka na pewno zacznie, bo Michał Trąbka już teraz pokazywał i dawał dużo jakości już w poprzednich meczach. I super zachowanie w ogóle Michała Trąbki, wyjście zza obrońcy na piłkę do dobicia, pewny strzał lewą nogą. Przysnął tam jeden z obrońców Górnika, tak, zdecydowanie. Tak, natomiast tutaj według mnie bardzo dobre zachowanie Michała Trąbki. Co do Pirulo, czy wyjdzie w składzie? Wydaje mi się, że Piotrek Kwirdeł też na tyle dobrze się pokazał, że bo to jest jedna pozycja, Piotrek Kwirdeł i Pirulo, więc wydaje mi się, że mimo wszystko Pirulo się pojawi na boisku w Białymstoku, ale nie wyjdzie w pierwszym składzie, tylko wyjdzie z ławki. No Pirulo był zapowiadany jako ten zawodnik, który właśnie ożywi tą grę w przodzie, dynamiczny, ze strzałem, zejściem na lewą nogę. Miał być trochę podobny do Daniego Ramireza, ale widać mimo wszystko u Daniego chęć kreacji, a u Pirulo bardziej tą kwestię wykończenia. A czy potrafią i czy uda im się zgrać na tyle, żeby w dwójkę grać na dobrym poziomie, bo wiadomo, zaczynali sezon chociażby w meczu z Lechem, czy później w meczu z Piastem właśnie w dwójkę grali. No ale ta współpraca jeszcze nie wyglądała tak dobrze. Może teraz dzięki temu, że ŁKS rozpoczął kurs hiszpańskiego. Wczoraj pojawiła się informacja, że zawodnicy iberyjscy będą się uczyć języka polskiego. Może dzięki temu ich komunikacja też się poprawi i nie będą rozmawiać tylko po hiszpańsku, tylko po polsku. Może się zgrają. Trochę pewnie musi potrwać zanim... No. Chociaż zawsze dobre kroki. Zawsze to tak jest, że te pierwsze, najbardziej popularne słowa w języku polskim jakoś ci zagraniczni zawodnicy... Kocham cię. Szybko, właśnie o tym pomyślałem. Bardzo szybko jakby przyswajają i są w stanie się dogadać ze swoimi kolegami, których bardzo lubią na boisku. Okej, okay. Porozmawialiśmy o Górniku z ŁKS-em, w zasadzie ŁKS-ie z Górnikiem. I chciałbym tak dosyć płynnie przejść do Widzewa z Legią ze względu na to, że tak jak wspominaliśmy w ŁKS-ie jest ta szeroka ławka, szeroki skład. Trochę chyba tego brakowało w Widzewie, bo już pod koniec meczu, no ten mecz też trwał dłużej niż normalnie. 100 minut. Dokładnie. Ze względu na te przerwy w drugiej połowie. No ale czy tam w Widzewie nie zabrakło jakiegoś takiego zawodnika, który wszedłby z ławki i faktycznie zmienił obraz gry, trochę jeszcze przyspieszył, trochę no, dał takiej więcej energii zespołowi. Znaczy myślę, że gdyby taki zawodnik był, to grałby już w pierwszym składzie, a jeżeli naprawdę dawałby jakość, to nie grałby w Widzewie, bo Widzew jest ciągle drugoligowym klubem i trzeba o tym pamiętać, a wiele osób o tym zapomina, jakby smucąc się po wczorajszym wyniku, a chyba nie ma smucić się z czego, bo za nami świetne widowisko i coś naprawdę, co kibice i wszyscy obserwatorzy będą wspominać przez bardzo, bardzo długi okres, bo
tak, czegoś takiego chyba ostatnio często się to zdarza, ale wydaje mi się, że takiego meczu jeszcze na nowym stadionie nie było. Ten mecz na pewno bardzo dużo kosztował Widzewiaków, bo musieli wykazać się dużą determinacją, co podkreślał też po meczu Mateusz Borek. Miałem przyjemność z nim porozmawiać. On właśnie wskazywał na to, że no, klasa sportowa Legii była wyższa i to nie ma co polemizować z tym, bo taka jest prawda. Legioniści mieli wyższą kulturę gry. Już w pierwszej połowie troszeczkę na stojąco mieli dwie stuprocentowe sytuacje i gdyby je wykorzystali, to mecz byłby już... zakończony tak naprawdę, zakończyłby się, bo widzę, by się już nie podniósł. W drugiej części Karbownik pokazał, że naprawdę jak na razie gra na lewej obronie, ponoć jego nominalna pozycja to środek pomocy, jeżeli tak się... Tak słyszałem. Jeżeli będzie grał to, co pokazywał z Widzewiakami, to naprawdę... Może niech lepiej zostanie na tej lewej obronie. Nie wiem, naprawdę klasa, bo to... I to pokazywało różnicę skal, prawda? No Widzewiacy musieli nadrobić tą różnicę w kulturze gry tak naprawdę zaangażowaniem i dużym zgraniem, tak? Jakimś takim rozumieniem się na boisku. Co kilka razy zdawało egzamin, ale gdy wchodziły do gry indywidualne umiejętności legionistów, to czasami no po prostu no nie da się tego ominąć. I pokazuje, no, że mamy przed sobą cztery okienka w Widzewie przed Ekstraklasą, mam nadzieję. Ale inaczej, żeby to się zadziało, żeby w ciągu czterech okienek transferowych była Ekstraklasa, no to muszą być transfery w każdym, bo to pokazuje, jaka jest skala pomiędzy drugą ligą, gdzie już mamy kilku zawodników teoretycznie z ekstraklasową przeszłością, ale to dalej jeszcze no, nie jest zespół, który no, rywalizowałby na poziomie ekstraklasy. No, ale to jest jeden aspekt tego meczu, a drugi to cała ta otoczka, no bo jakby nie patrzeć, no widzę, załadowała dwa gongi w łeb Legii. Myślę, że nie jeden fan stołecznego klubu no, troszeczkę poczuł się niekomfortowo. Jeszcze delikatnie ująłeś. No, bo przecież jeszcze Mąka miał Szczupaka, który wybronił Ciężniak na krótki słupek i naprawdę mogło być ciekawie, no ale po takim meczu, takim zaangażowaniu, takiej atmosferze no, piłkarze schodzili z uśmiechami, kibice, no, to dziwne uczucie, no bo przegraliśmy i odpadliśmy z Pucharu Polski, przecież no, to porażka, jakby nie patrzeć, no ale no nie wiem, gloria victis i wypada się tylko cieszyć i to pokazało chyba całej Polsce, bo myślę, że oglądalność tego meczu była co najmniej przyzwoita, że takich klubów jak widzę brakuje w Ekstraklasie. Ale zanim zakończył się ten mecz, to najpierw było 0-2 i tutaj moje pytanie do Was, czy nie mieliście ochoty już albo przełączyć kanału, albo zamknąć komputer i odpuścić w ogóle jakieś emocjonowanie się tym meczem przy 0-2, bo miałem takie wrażenie, że już większość osób doszła do wniosku, że nic z tego nie będzie. No Kuba co najwyżej mógł być ze stadionu. Tak. Nie, wydaje mi się, że to był na tyle ciekawy mecz, że nawet przy tym 0-2 mogły wpaść bramki, no i wpadły, jak się okazało, więc to nie wydaje się, że aż tak ten mecz stracił na ciśnieniu. Chociaż faktem jest, że Widzew, można tak stwierdzić, że trochę głupio stracił bramki, przynajmniej w tak szybkim czasie stracił bramki. Ja wiem, Karbownik super zagrał na tej lewej obronie, praktycznie on wypracał te dwie bramki. Ale chociaż nawet po tej 1-0 Widzew nie był w stanie przetrzymać większego okresu czasu. Nie można powiedzieć okresu czasu, ale... Ale tak, wiesz co, faktycznie jest to niepoprawne, ale często to już weszło do mowy potocznej. No i Widzew tego nie przetrzymał. Widzew tego nie przetrzymał, a przy dłuższym wyniku utrzymującym się 1-0 dla Legii ten mecz mógł być jeszcze ciekawszy niż to, że to było fakt. 2-0, później to 2-2, gdzie też pierwsza bramka tak naprawdę została Widzewowi podarowana, bo gdyby Lewczuk się trochę lepiej zachował, karnego by nie było, a przez to, że karnego by nie było, to też mogłoby się różnie potoczyć dalsza część spotkania. A więc tutaj nie można było narzekać według mnie na brak emocji. Znaczy, to wskazywał też chociażby bramkarz Legii Ciężniak, że no i trzeba się z tym zgodzić. Legia tak naprawdę kontrolowała przez większy czas to spotkanie. I wydaje mi się, że to prawda, bo na własne życzenie tracili te bramki. No, wielbłąd Igora Lewczuka, no i przecież samobój Jędrzejczyka, tak, który co prawda był pod presją Kity. No tak, ale ta strata Wieteski też, no, zaraz jeszcze o tym. Bo... Tutaj to by się wydawało, że Kita by strzelił tą bramkę, nawet jeżeli nie tak, jeżeli ale w końcu to Kita. Tak, ale naprawdę, no, wydaje mi się, że te szybkie dwa gongi, które stracił Widzew po rozpoczęciu drugiej połowy, wskazują na to, że
Jaka jest jeszcze praca do wykonania w obronie i podniesienie poziomu tych zawodników, czy to pracę z tym zespołem, bądź transfery po prostu. Ale tak jak mówię, no, lepszego scenariusza mimo porażki wyobraź sobie nie można było, no bo z 2-0 przerwana gra na to 6-7 minut, potem wyrównanie 2-2, naprawdę piękne obrazki, które naprawdę zapadną w pamięć na długo. Mnie się wydaje, że ten skład mimo wszystko Widzewa trochę odbiegał od tego ligowego. Mam na myśli tutaj Christophera Mandiangu i Daniela Monkę na skrzydłach. Wiadomo, Widzew musi grać dwoma młodzieżowcami w lidze. Tutaj wystarczył jeden młodzieżowiec. W sensie faktu, że raczej nie było sytuacji, żeby ci dwaj piłkarze grali w jednym czasie na boisku. Tak zdziwiłem się w sumie, że ani Gutowski, ani ten Amejo nie wyszli w pierwszym składzie, a mimo wszystko Mandiangu by wszedł i on by był tym motorem, który by rozruszał. W sensie właśnie dodałby tego czegoś, ale wystawiając jednego i drugiego od początku nie było za bardzo możliwości, a młodzieżowiec to mimo wszystko jest dalej młodzieżowiec. Znaczy wydaje mi się, że to wynikało z tego, że trener Kaczmarek chciał chyba postawić na bardziej doświadczonego i starszego zawodnika niż Konrad na lewej stronie, bo Christopher zazwyczaj gra na prawej, a tak naprawdę gra wszędzie, gdzie chce. I wydaje mi się, że jeżeli miałbym wskazać rozczarowanie tego meczu, to będzie to Christopher bez żadnych jakichś podtekstów, bo po prostu wydaje mi się, że nie spełni swojego zadania i miałem takie wrażenie, że nie czyta gry czasami, że gdy piłka była po prawej stronie i któryś z Widzewiaków chciał troszeczkę rozluźnić, przenieść ciężar gry na drugą stronę, tego tam po prostu nie było, był spóźniony, zawężą musiał nadbiegać. Też to grali. I podejmował troszeczkę złe wybory. No drugim rozczarowaniem w tym meczu no to dla mnie Łukasz Kosakiewicz, który chyba troszeczkę no, nie sprostał temu wyzwaniu. Był objeżdżany przez wspomnianego Karbownika. Odbił się przy drugiej bramce tak dosyć blisko. Tak, no i niestety no, troszeczkę można było być rozczarowany jego postawą. No Michael Amejo od dawna ustępuje pola Konradowi Gutowskiemu. Myślę, że to już nie jest przypadek. Jest jego regularnym zmiennikiem, a jeszcze niedawno sytuacja była zupełnie odwrotna. Daniel Monka też jest etatowym zawodnikiem u Kaczmarka na prawej stronie. Tutaj często schodzi do środka, by zrobić miejsce właśnie Kosakiewiczowi na prawej stronie i tutaj z nim kooperuje, żeby napędzać tę akcję prawym skrzydłem. To był najmocniejszy skład Widzewa tak naprawdę i jakby też fajne jest to, że bo zawsze są takie podteksty, szczególnie po meczu ze Śląskiem, że Śląsk jednak przyjechał w rezerwowym składzie, trochę zlekceważył. Tu nikt Widzewa nie zlekceważył, co też dodało temu meczowi smaczku, bo zagrać z drugim garniturem i odpaść, czy odpaść z jakąś chojniczanką, z całym szacunkiem dla zespołu z Chojnic, to nie to samo, co jakby z pierwszym garniturem CWKS-u. A jeszcze powiedz mi, jeśli mogę się wtrącić. Oczywiście. I w rolę prowadzącego. Dyskutujcie. Powiedz mi odnośnie zmian przeprowadzonych w doliczonym czasie gry przez Kaczmarka, nie irytowały trochę? Wydaje się, że zmiana Radwańskiego, nie wiem jaka była sytuacja zdrowotna Poczobuta, ale taka bardziej wybijająca widzę z rytmu niż to, że żeby, wiadomo, podczas zmian się traci czas. No i Wolsztyński, który wchodzi mimo wszystko za Kitę, a nie za na przykład za Daniela Mąkę, tak? Znaczy, no widzę gra w ten sposób, że Marcin Robak jest raczej cofniętym napastnikiem, nie gra na tej szpicy, jest często bezpośrednio za dwoma środkowymi pomocnikami, nawet wycofuje się po tą piłkę, kooperuje bardzo wokół nich, a na szpicy gra właśnie Kita bądź jego zmiennik Wolsztyński. I wydaje mi się, że to była typowa zmiana o to, żeby powalczyć jakąś górną piłkę. Też bo można zwrócić uwagę na to, że Daniel Tanżyna został przesunięty do ataku, by powalczyć o te główki. Myślę tutaj, jeśli chodzi o zmianę Poczobuta, nie wiem dokładnie jaki był powód. Wydaje mi się, że po prostu mógł być już zmęczony, bo naprawdę nacharował się w tym meczu, a było to kluczowe 8-9 minut, tak? No, bo dwie. Chyba dwie już tylko? No. Bo myślałem, że Wolsztyński był na samą końcówkę, a było odwrotnie. Wolsztyński wszedł, Wolsztyński jeszcze wywalczył chyba dwa rzuty wolne z niebezpiecznych. Tak. Może to był po prostu, może chciał trener Kaczmarek zaryzykować, miał ostatnią zmianę zmienić, jakiegoś nosa chciał do tej zmiany pokazać.
zazwyczaj wpuszczają w Radwańskiego wcześniej, no, w miejsce przede wszystkim Możdżenia, tak? Bo to podobne pozycje. Adam potrafi uderzyć z dystansu, może to z tego wynikało. Cóż, no, była to ostatnia zmiana, nie udało się, Widzew odpadł, ciężko mi powiedzieć, co tam kierowało trenerem Kaczmarkiem, ale myślę, że generalnie żadna z tych zmian nie zawiodła, które wprowadził. Kończąc temat meczu Widzew Legia, jeszcze chciałbym o jednym piłkarzu z Wami porozmawiać. Tutaj zwróciłem uwagę na Michała Trąbkę i na Pirulo, a w przypadku Widzewa chciałbym zwrócić uwagę na Marcina Robaka, który no nie tylko właśnie miał strzelać gole, ale tak naprawdę chyba miał harować na całym boisku i to robił, bo odbiory wybicia piłki przy stałych fragmentach gry dla Legii, w końcu wykorzystany rzut karny, czyli znowu gol, man of the match. Znaczy wczoraj chyba później wieczorem jeszcze na Weszło przeczytałem, że gdyby doszło do serii rzutów karnych, to Pawłowski by musiał oddać Robakowi rękawice. Trochę tak było i naprawdę imponuje to, że facet ma 36 lat i przyjmuje długie okrosy od bramkarza, mając dwóch albo trzech zawodników z ekstraklasy na plecach. Przyjmuje, nie daje sobie, zastawia się. Rozgląda się i przerzuca piłkę do wolnej strefy. No, to jest pan piłkarz, król Marcin Robak, no co tu więcej mówić. 13 bramek, 100% skuteczność rzutów karnych, no i przede wszystkim i 3 asysty. No, klasyfikacja kanadyjska, strzelecka, no i lider zespołu. No, po prostu jest się od kogo uczyć, myślę, w kontekście innych zawodników. Jest fajnie to oglądać. I naprawdę daje takiego pozytywnego kopa, bycie widzem takich zawodników, bo naprawdę to nie jest ligowy wyrobnik, to jest po prostu piłkarz o dużej klasie i dużych umiejętnościach i dużym doświadczeniu. Wcześniej wspomniałeś o tych 4 okienkach, które niby mają doprowadzić widzów do ekstraklasy. Doprowadzą. Niby mają doprowadzić, tak. Zobaczymy, kto ma rację. Zobaczymy za jakiś czas. Ale nie wydaje ci się, że za te 2 lata Marcin Robak może już być osobą, której trzeba będzie szukać zastępstwa? Myślałem, że lekarze. Idą mu spokojnie starości. Nie wiem, wydaje mi się, że w zależności od jego pozycji na boisku, bo w pewnym momencie może się okazać, że nie będzie mógł grać, nie wiem, na 9, czy na cofniętym. Tak, chociażby. A wydaje mi się, że to nie świadczy zbyt dobrze o poziomie naszej ligi, ale wydaje mi się, że Marcin w pierwszej lidze jeszcze spokojnie sobie poradzi. On sam wskazuje na to, że nie wie, jak jego organizm będzie pracować. Generalnie troszeczkę później zaczął niż reszta zawodowych piłkarzy grę na wysokim poziomie. Z tego powodu sam wskazuje na to, że ma troszeczkę mniej wyeksploatowany organizm. No ale pewnych rzeczy nie da się przewidzieć. On zdaje sobie z tego sprawę. Ma kontrakt podpisany do ekstraklasy z możliwością przedłużenia o rok do ekstraklasy. I zasadniczo ciężko to przewidzieć. Ma zabezpieczoną tak w pewien sposób swoją przyszłość, że gdyby kończył karierę, to jakąś rolę w klubie będzie miał dla siebie. Chce mieszkać w Łodzi. Wydaje mi się, że jeszcze w ekstraklasie zobaczymy go na boisku, czy w jakiejś kluczowej roli. Nie wiem, ciężko to określić. Ale stawiam dolary przeciwko orzechom, że w ekstraklasie jeszcze z Widzewem zagra. Nawiązując jeszcze do napastnika i tutaj jeszcze na chwilę wrócimy do tematu z Górnikiem Zabrze. Taki był plan, wbrew pozorom. Jeszcze chciałem właśnie podpytać, ale jak już zacząłeś... O kogo chciałeś podpytać? No, chciałem podpytać, czy taki zawodnik jak Marcin Robak nie byłby zbawieniem dla ŁKS-u? Bo mam wrażenie, że przynajmniej w meczu z Górnikiem Zabrze były 2-3 sytuacje, w których tej szybkości Rafałowi Kujawie po prostu zabrakło i dostawienia nogi albo wykorzystania sytuacji takiej w zasadzie stuprocentowej. No to nie chciałem o tym mówić, ale odpowiem na twoje pytanie. No odpowiedz, a potem powiesz, o czym chciałeś powiedzieć. Według mnie Łukasz Sekulski mimo wszystko jest lepszym napastnikiem niż Rafał Kujawa, biorąc pod uwagę tą rotację, dlatego Rafał zagrał, Łukasz nawet na ławce nie było. Myślę, że w Białymstoku wyjdzie Łukasz Sekulski. O konieczności napastnika to chyba nie mam wątpliwości, że do tego Łukasza Sekulskiego jest potrzebny jeszcze jeden napastnik, który wydaje się, że musi trafić zimą do klubu. Było blisko z jeszcze latem ściągnąć napastnika. Tam za
problem sprawił jakieś tam formalności z klubem rumuńskim, dlatego napastnik ostatecznie nie trafił. Wydaje się, że to nie była zła decyzja ostatecznie, bo po tym jak była informacja, że UKS jest nim zainteresowany, do tego czasu zdążył strzelić 3 bramki w lidze, czy 2 bramki w lidze i 1 w pucharze, od tej pory nie strzelił żadnej bramki, więc... Sadówka. Więc nie wiadomo czy tak by się jego kariera, czy historia w UKS-ie potoczyła. Myślę, że na pewno nie był to zawodnik, który gdyby przyszedł do UKS-u, zagwarantowałby strzelanie bramek. Ale ja chciałem powiedzieć o czymś innym. Chciałem powiedzieć o tym, że taki lider właśnie, który był w UKS-ie w niższych ligach, wreszcie się pojawił na boisku. Według mnie to był taki najfajniejszy moment dla kibiców, szczególnie w zimny mimo wszystko wtorek, kiedy przy linii stanął Radionow, cały stadion. Myślę, że to był najgłośniejszy moment, kiedy ten stadion... Zgadza się. Stadion ryknął tak jak za starych lat, żenia gol. No i widać, że to też zawodnika bardzo, bardzo jemu tego brakowało. Brakowało jemu gry. No wydaje się, że jednak to nie jest zawodnik już, który będzie stanowił o sile UKS w Ekstraklasie, natomiast na pewno to jest fajny akcent i taki ukłon w stronę mimo wszystko Radionowa, który pojawił się na boisku, powalczył trochę. Chyba tym lepiej i tym fajniej, że UKS awansował do kolejnej rundy Pucharu Polski. Może gdzie... jeszcze będzie szansa, żeby właśnie jeszcze raz się pojawił, tak. Dokładnie. Jak dla mnie bardzo fajne też zachowanie tutaj Kazimierza Moskala, który wpuścił Radionowa, dzięki temu, że nie dostał tą szansę swoją. Pogadano o Pucharze Polski, czas na ligę. Przechodzimy do tego, co przed nami, czyli mecze w drugiej lidze i w Ekstraklasie. Innymi słowy, nie ma nudy, bo już w niedzielę 2 spotkania. Dobrze pamiętam, że wygramy w niedzielę. 12:30 i 13:05. I to znowu takie, nie obejrzę. Ale to są właśnie takie dziwne godziny dziwnych meczów, bo Widzew musi jechać, Widzewa przyjeżdża Resowia z Rzeszowa, kawał drogi, UKS musi jechać do Białegostoku, też wcale nie jest to bliski wyjazd. No i zastanawia mnie wasze zdanie na temat właśnie godziny rozgrywania tych meczów, bo to nie wyobrażam sobie, żeby któryś z zespołów tych, którzy będą rozgrywać mecze w roli gości, czyli UKS i Resowia, nie pojawił się dzień wcześniej w mieście, w którym będzie to rozgrywane. Praktyka jest taka, że nawet jak mecz jest o 20:30, to się jest dzień wcześniej w danym mieście, więc to akurat... Okej, w Ekstraklasie, ale z drugiej strony myślę, że nie wiem, jakie mają w Rzeszowie standardy, tak? Wydaje mi się, że to się na poziomie centralnym coraz częściej zdarza, no jeżeli budżet klubu na to pozwala, to raczej jeżdżą wcześniej, szczególnie takie dłuższe odległości. Wydaje mi się, że o ile jeszcze pół biedy to w niedzielę, no bo to jednak jest dzień wolny od pracy, szczególnie myślę w kontekście kibiców, to większą patologią jest rozgrywanie meczów Pucharu Polski w środę albo we wtorek o 13:00. No przecież to jest jakiś kuriozum, jeśli chodzi o zacząłeś ten temat dziwnych godzin meczu. Pogoń Szczecin w Mielcu o 13:00 grała, Lech Poznań w Rzeszowie właśnie też o 13:00. To są mecze, gdzie nie ma jeszcze sztucznego oświetlenia. Tak? Nie, w Mielcu to chyba nie ma 13:00. To może trzeba zrobić wymóg gry już na poziomie centralnym z sztucznym oświetleniem albo gospodarza. No dokładnie. Kolejki przecież... można przełożyć Pucharu Polski na weekend, a ligę w tygodnia, to jest dużo. Zbrodnia przeciw kibicom. No myślę, że na przykład spotkanie Resowia, ale które nie miało tak, aż tak z takiej złej frekwencji, jak na taką godzinę, no ale kurczę, no to byłoby świetna okazja dla na święto. No to samo z Tilon, Zagłębie, Lubin czy coś. No przecież to są jakieś, nie wiem, no przyjeżdżają fajne drużyny do tych miast mniejszych, gdzie na tą dużą piłkę się czeka troszeczkę dłużej. Niż tydzień. No tak, na przykład. A ludzie muszą wziąć wolne w pracy, żeby obejrzeć mecz. No dla mnie to jest jakiś kuriozum, patologia i trzeba z tym skończyć. Nie wiem, czy systemowo nakazując w wymogach w podręczniku licencyjnym sztuczne oświetlenie na stadionie, trudno zaboli po kieszeni, czy po prostu zmienić terminarz. I tak nie te wszystkie tych spotkań są transmitowane na żywo, więc... Znaczy, no w Anglii tak to rozwiązali, że właśnie kolejkę pucharową grają w weekend, a wtedy kolejkę ligową na przykład upychają w środku tygodnia, więc na pewno to by było dla tych mniejszych klubów bardziej atrakcyjne. Co do tych wyjazdów, o których mówisz, to mówię, to jest taka praktyka. UKS nawet do Szczecina jechał 2 dni wcześniej, bo mecz grał
Dwa dni wcześniej w każdym razie jechał. Pierwszy nocleg. To był poniedziałek czy niedziela? Nie, poniedziałek na pewno nie był, chyba niedziela to była. Jechał na pewno dwa dni wcześniej. Najpierw stacjonował pierwszą noc w Grodzisku, trenując w Grodzisku, a dzień później właśnie pojechał do Szczecina. Normalnie spał już raz w Szczecinie i dopiero później grał. I nie pomogło. To wtedy nie pomogło, no niestety. Więc myślę, że tutaj nie jest problemem ta godzina. Dodatkowo też wydaje się, że mimo wszystko lepiej grać, przynajmniej tutaj w kontekście klubów ekstraklasy. W niedzielę nawet się przemęczę, tych 12.30 zagrać, trochę ten mikrocykl tak dopracować, żeby trenować w godzinie meczu nawet tutaj 12.30, niż jakby klub miał grać w poniedziałek o 18.00. Mhm. To jest mimo wszystko według mnie gorsza godzina. Już pomijam fakt tego wtorku czy środy 13 w Pucharze Polskim, ale poniedziałek 18 to też nie jest najszczęśliwsza godzina. Teraz LKS będzie miał kolejny mecz u siebie, chociażby w piątek o 18. Już jest trochę lepiej, ale też mimo wszystko to nie jest weekend. Ludzie pracę standardowo kończą o 16, 17, więc trzeba będzie od razu gnać na stadion. Obiad na mieście i na mecz. Gnać na stadion, tak. A co do mikrocyklu tutaj treningowego, wygląda tak, że po prostu do Białegostoku wbrew pozorom nie jest aż tak daleko z Łodzi, więc... Właśnie sprawdzałem, to tak w 4 godziny można się spróbować zmieścić. No, znaczy, to samochodem, no wiadomo, autokar, no, tak, dodać tą godzinkę trzeba. Ale wydaje się, że w sobotę jeszcze piłkarze będą mieli trening w godzinie meczu, czyli o tej 12.30. W Łodzi i po treningu może wspólny posiłek wyjadą, dojadą na wieczór w Białymstoku, spokojna regeneracja, odpoczynek i niedziela do pracy od rana. Kuba, czy to, że właśnie Resovia będzie musiała przyjechać do Łodzi taki kawał drogi, to wpłynie pozytywnie na Widzew, czy też negatywnie na Resovię twoim zdaniem? Znaczy, myślę, że Resovia przez swoje położenie na mapie Polski no, ma często takie spotkania, gdzie musi pokonać ten kawałek drogi. I pokazali to w poprzednich spotkaniach, że chyba nie ma na ich postawy wpływu. I to będzie trudne spotkanie. Teraz wszyscy jeszcze emocjonują się z wczorajszym pucharowym szlagierem, ale to będzie mecz na szczycie, taki naprawdę... O lidera. Tak, o lidera, ale też o spokojną zimę, bo ten, kto zwycięży, będzie miał 4-5 punktów przewagi nad pozostałymi zespołami, poniżej miejsc gwarantujących awans. I znaczy będzie miał taką okazję, żeby mieć to 4 czy 5 punktów przewagi i odskoczyć też bezpośredniemu rywalowi, bo ta Resovia no, pokazuje, że chce grać o ten awans. To już jest prawie pół sezonu za nami, więc nie ma co tego lekceważyć. Więc to będzie trudne spotkanie, którego się obawiam, bo rzeszowianie pokazali wielokrotnie, że potrafią podnosić się z kolan, że potrafią odrabiać straty i że są bardzo nieobliczalnym zespołem. W niższych ligach duży wpływ na postawę i na te cele, ambicje zespołu ma mimo wszystko okienko zimowe i to, jak zostanie potraktowana Resovia przez większe kluby, będzie miało wpływ na to, jakie będą mieli de facto cel na pierwszą ligę. Nie znam sytuacji kontraktowej chociażby w Rzeszowie, ale też nie zakładam takiej sytuacji, że piłkarze mają bardzo długie kontrakty, a jeżeli mają do końca obecnego sezonu, co jest raczej praktykowane w tych mniejszych klubach, w niższych ligach, no to praktycznie ich zawodnicy w zimę nie są związani z tym pracodawcą. Chociażby przykład Daniela Tanżyny to pokazał rok temu, kiedy to zawodnik, można powiedzieć, kluczowy dla WKS-u tych z pierwszej ligi został podkupiony. Znaczy zagwarantował sobie kontrakt w Widzewie, po prostu Widzew zaoferował mu zdecydowaną podwyżkę. No a później już kluby musiały się dogadać, no bo z takiego zawodnika już pożytku nie ma praktycznie, tak? Więc to samo to może zależy, się... No przykład Roberta Lewandowskiego, gdzie też było wiadomo, że idzie do Bayernu Monachium, jeszcze sezon cały przegrał w Borussii. Jednak no, zależy od podejścia indywidualnego, już nie tyle piłkarza, co jasne, człowieka. Jasne, ale wtedy klub nie może budować na takim zawodniku swojej gry, no bo ten zawodnik odejdzie, a to jeszcze mimo wszystko jest szansa, że no, skoro już mu zapłacili jakąś tam garzę, pewnie mu coś tam za podpis, no to może tam też po prostu dadzą jakieś drobne i to nie będzie kwota 100%. No nie będzie 100%, tylko nie wiem, 20 czy 30% wartości i ten zawodnik po prostu pół roku wcześniej dołączy do tego nowego klubu. Więc tutaj nie wiem, jak to wygląda w Resovii, natomiast biorąc pod uwagę to, że chyba Stal Rzeszów jest trochę
bogatszym klubem. Nie, niż, to nie ma co porównywać. Niż Wrocławia Rzeszów, to w Wrocławiu może być to problem. Więc też nie wiadomo, czy nawet jakby przezimowała na pozycji lidera, przypadkiem by nie wypadła za tą szóstkę nawet w drugiej części. No i też ciekawe, jakim składem Wrocławia przyjedzie, bo miała mecz z Lechem Poznań. Co prawda grała dzień wcześniej niż Widzew, więc mogłaby trochę dłużej odpocząć, ale też nie na tyle znam drugą ligę, żeby ocenić, czy ten skład, który zagrał z Lechem Poznań, to był skład, który potencjalnie wyjdzie na Widzew. Znaczy, myślę, że problemem tych klubów drugoligowych, chyba poza takimi wyjątkami jak Stal Rzeszów, jest krótka ławka rezerwowych. I wielu trenerów na to wskazuje, że niestety nie mają takich możliwości rotacji, nie mają jakościowych młodzieżowców, którzy mogą ich zastępować, tych grających. No jest to duży problem, szczególnie w kontekście pauz, kontuzji. I Wrocławia nie może sobie pozwolić na jakieś duże rotacje. No to jest problem, który, tak jak powiedziałem, wskazuje większość szkoleniowców na tym poziomie rozgrywkowym. No i Wrocławia przez to, że chyba troszeczkę widząc u lokalnego rywala pewne zbrojenia, też postawiła na to, że chce budować jakąś swoją markę. No na razie idzie im to dobrze i wydaje mi się, że no będą tutaj w najsilniejszym składzie. Przeglądałem skład z meczu z Lechem i nie wydawało mi się, że było tam dużo zmian względem jeszcze wcześniejszego spotkania. No to tak jak mówiłeś, no, ciężko tam o rotację, ciężko o wartościowych zmienników. Przed meczem z Lechem dosyć prestiżowym. No zgadza się, no mecz z Widzewem też będzie prestiżowy, jakby nie patrzeć. A najbardziej chyba dla zawodnika, dla napastnika Wrocławia, Daniel Świderski wróci na Widzew. Można powiedzieć, że na początku miał obiecujący debiut, a później powoli zostawał odsuwany i raczej nie występował pod koniec swojej przygody z przyjaciółem. Nie. Znaczy, to wszyscy pamiętają jego gole w Ostródzie, o ile się tak. Nie mylę, bo to były te... Tak, no to były gole, które dały nam drugą ligę. Tak. Ale później już... Znaczy, no, to zależy od stylu gry troszeczkę. Napastnik żyje z podań, Wrocławiu te ataki są troszeczkę inaczej konstruowane niż w Widzewie, bo nastawiają się na szybkie kontry, a Widzew często musiał grać w trzeciej lidze i potem w drugiej w ataku pozycyjnym. Ci napastnicy dostają bardzo mało podań. No i też się nie oszukujmy, no Daniel odstawał tym poziomem, którego oczekuje się od napastnika w Widzewie. No nie bez powodu ściągnięto ich od zimy ostatniej, aż trzech, no bo przyszedł Rafał Wolsztyński, Przemysław Kita i Marcin Robak. No i Krzyś Mandiangu, jakby nie patrzeć, też jest napastnikiem i też dołożył dwie bramki. Wrocławia gra trochę inaczej, też te zespoły moim zdaniem nie spinają się aż tak pod kątem defensywy i takiej uwagi, jeśli chodzi o grę z Rzeszowianami niż z Widzewem. I myślę, że to z tego wynika, bo teraz już ma na koncie 7 bramek, fajny wynik. Gratulacje dla Daniela, bo to fajny gość. Ale no, po prostu był dla Widzewa za słaby. Zdziwisz się, że strzeli bramkę? Jeśli strzeli bramkę? Nie zdziwię się, ale wątpię. Przechodzimy sobie do meczu Jagiellonia-ŁKS, bo to spotkanie, które może być inne niż inne. Wcześniej, myślę tak nawet z miesiąc temu się zapowiadało, ponieważ Jagiellonia dosyć szybko pożegnała się z Pucharem Polski. Nie grała meczu w tygodniu i czy Mateusz, twoim zdaniem będzie to miało jakiś wpływ na postawę Jagiellonii, no bo ŁKS jednak ma trochę więcej minut przebieganych w tym tygodniu. No ma przebieganych, ale tak jak mówiliśmy, praktycznie tylko Max Rozwandowicz przebiegał ten czas. No i Janek Sobociński, który z kolei nie grał z Rakowem, pauzował za kartki wtedy, zagrał teraz. No, krótsza przerwa między dwoma spotkaniami, natomiast dalej to się sumuje na dwa spotkania. Więc myślę, że to nie będzie miało żadnego wpływu. Ciekawy mecz będzie o tyle, że Jagiellonia po dobrym starcie sezonu i mimo wszystko tak raczej znawcy polskiej ekstraklasy mówili, że Jagiellonia dobrze wygląda, że fajnie tam ten Imas strzela, młodzieżowcy dają radę, Klimala i Michniewicza i w lidze, Bida się pokazuje z fajnej strony, dodatkowo transfery.
No i wydawało się, że ta Jagiellonia to może być na setną swoją rocznicę powstania, może mieć drużynę, która zdobędzie mistrzostwa Polski. Taki czarny koń w stylu Wisły. A przez przypadek, zupełnie przez przypadek, wszedłem na PlayScora, odpaliłem tabelę formy w ostatnich 5 meczów, no i się okazało, że Jagiellonia w 5 meczach 5 punktów zdobyła. Więc AEK jest 7. Podkreślmy to. I w październiku... Znowu, podkreślone. I w październiku UKS nie zaznał porażki i oczywiście tutaj trzeba z szacunkiem do rywala podejść, no bo na papierze Jagiellonia dalej wydaje się mocna i to, że im nie szło w ostatnich meczach, nie oznacza, że jest to drużyna słaba, która będzie zaraz w strefie spadkowej, bo tak nie będzie. Wydaje mi się, że Jagiellonia tą ósemkę na spokojnie utrzyma. Co innego może ze Śląskiem, ale o Śląsku porozmawiamy za tydzień, kiedy będziemy przed meczem ze Śląskiem. Czy UKS ma szansę w Białymstoku? No według mnie ma szansę. Dlaczego miałby nie mieć szansy? Myślę, że wyjdzie drużyna podobno do tej, która z Rakowem dała radę, która z Rakowem nie straciła bramki, strzeliła dwie, mogła trzecią, Łukasz Stekubiski nie strzelił karnego, natomiast dzięki temu trafiłem dokładny wynik w typerze, ale już pomijam ten fakt, no nic się nie stało takiego. Karnego nie strzelił, to może być problem. Myślę, że powinien być zmieniony wykonawca rzutów karnych, ale no przy 2-0 i przy kontroli gry to nie miało aż takiego czarnego wpływu na wynik tego spotkania, no tak, i na całą w ogóle... Na głowę zawodników. I też, na odbiór tego spotkania, więc myślę, że UKS ze spokojną głową podejdzie w Białymstoku, a to jest ważne w kontekście UKS-u, żeby tą spokojną głowę mieć, żeby czuć tą pewność siebie i dzięki temu praktycznie no... Może nie zdominować, bo Jagiellonia u siebie też będzie bardzo mocnym zespołem, ale na pewno UKS będzie grał tak, że nie będzie widać różnicy klas, jak to było chociażby podczas tej serii porażek, gdzie UKS zagrał w Lubinie i mimo wszystko było słychać głosy, że gra drużyna pierwszoligowa. Kuba, kto jest faworytem meczu Jagiellonia-UKS? Oczywiście, że Jagiellonia. I takim zdecydowanym, czy raczej upatrujesz jakiś szans? No, tym bardziej co powiedział Mateusz, ta forma tych ostatnich meczów, tak? No, to myślę, że powinniśmy brać też pod uwagę. UKS ma ten gorszy moment za sobą. Dużo lepiej ogląda się podopiecznych Kazimierza Moskala w ostatnich meczach względem tego, co pokazywali podczas tej niechlubnej serii. 8 porażek. Podkreślmy. To już podkreślam. Znaczy, pół żartem, pół serio, mam wrażenie, że zmienił się troszeczkę styl gry UKS-u. Trener Kazimierz Moskal podkreśla, że zależy mu na utrzymaniu tego stylu gry z wieloma podaniami, wychodzeniem spod bramki, aczkolwiek wydaje mi się, że stawia też... Znaczy, UKS potrzebuje punktów, tak? No, spadają 3 zespoły, muszą zdobywać punkty. I myślę, że utrzymanie też jest ważne i pewne wydaje mi się tak z perspektywy widza, że no po prostu w pewnym momencie stosują proste środki, no nie wiem, no wybijają piłkę zwyczajnie, tak? A jeszcze pamiętam taki mecz chociażby z Zagłębiem Lubin, gdy przez próbę wyjścia spod własnej bramki krótkimi podaniami, no tracili gola po prostu. Nie wiem, czy to nie był drugi mecz chyba Arka Malarza w tym, no i no, nie był zadowolony. Tak, Sobociński wtedy źle. Ale właśnie, to jest głównie poprawa gry w obronie, bo o ile w ataku UKS wygląda to cały czas całkiem nieźle. Znaczy, no nie kalkulują po prostu UKS. No tak, to już nie kalkulują aż tak, chociaż nadal zdarza się, że wyprowadzają piłkę podaniami na własnej połowie, czasami nawet we własnym polu karnym jeszcze kilka podań wymienią. Znowienie od piątki szczególnie. Ale też inaczej mam wrażenie wygląda ten pressing, który jest zakładany. Wydaje mi się, że na początku sezonu i w trakcie tej niechlubnej serii porażek UKS był troszkę bardziej rozstrzelony po całym boisku. Ten pressing, no próby tego pressingu nie były udane. Teraz w meczu z Górnikiem, tym pucharowym, w oczy rzucało się to, że po stracie cały zespół wracał na własną połowę. Jednak była ta obrona strefą. Mam wrażenie, że to dużo dało UKS-owi. No i to znajduje potwierdzenie w liczbach, bo okazuje się, że da się zagrać nawet na 0 z tyłu. 2 mecze z rzędu. Z różnymi bramkarzami w bramce, więc też jest szok. Znaczy, wydaje mi się, że największą zmianę, mimo wszystko możemy mówić o pressingu, możemy mówić o błędach w obronie, mimo wszystko wydaje się, że zmiana koncepcji środka pola. Na początku zaczynaliśmy, zarówno pierwszy sezon w pierwszej lidze, sezon w pierwszej lidze, jak i sezon w Ekstraklasie, Kazimierz Moskal dążył do tego, żeby zagrać z 3 ósemkami, które się wymieniają, przez co
wprowadzić takie zamieszanie w szeregach rywali, który aktualnie będzie najwyżej, który najniżej, gubienie krycia w ten sposób. No i to trochę też gubiło UKS-iaków. W pierwszej lidze po... Okazuje się, że sporo tych zmian. Jednak w pierwszej lidze po meczu z Bytowią Bytów do składu wskoczył Łukasz Bielak, zagrał aż szóstka i dwie ósemki. Teraz w UKS-ie wskoczył Drago Strnić, jest już szóstka i analogicznie mamy dwie ósemki. Nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że Michał Trąbka ma mniej zadań w defensywie i gramy takim klasycznym 6-8-10, gdzie Gima jest tym zawodnikiem box-to-box, Drago czyści na tej pozycji defensywnego pomocnika, no i Michał Trąbka ma większą swobodę w rozgrywaniu akcji i można powiedzieć jest czwartym zawodnikiem, który jest przypisany do ofensywy, a nie trzech plus ewentualnie któryś z rotacyjnych pomocników. I myślę, że ta zmiana jest taka najbardziej widoczna i kluczowa w kontekście wyników, że Michał Trąbka gra w środku pola, a nie tak jak miał grać jako ten fałszywy skrzydłowy i to, że zawodnik, który schodzi między obrońców jest jeden, Drago Srinić, a nie wymiennych trzech zawodników. To tak wydaje mi się, że to jest takie podsumowanie taktyczne. To po takim podsumowaniu nie pozostaje nam nic innego niż jak przejść typer. Do typowania naszych wyników, czyli ostatnia część Łódź to futbol. W naszym typerze, jak zaraz zobaczycie, stawka bardzo wyrównana. Tak jak już wcześniej wspominałem, łatwiej się goni niż ucieka i znalazło to odzwierciedlenie w naszej zabawie. Zielony kolor się świeci, się podoba. Dobrze, proszę bardzo, niech chwilę jeszcze się poświeci. Ile to już kolejek lidera mam? Dużo, ale nie jest tak, że od początku? Jesteś jakoś pierwszy? Możliwe. Albo druga kolejka to... Napisz w komentarzu. Dobrze. I polubisz filmik. No ale spokojnie. Tam jeden punkcik to nie jest dużo. Było więcej. Było. Tym bardziej, że teraz przed nami znowu sześć meczów. Zaczniemy od drugiej ligi. Widzę Fresowia, Kuba... I jeszcze pamiętaj, zaległy mecz jest jeden. A właśnie, muszę go tam dopisać. On był rozegrany już, czy jeszcze nie? Korona Piast. Sprawdzę. To nie będzie teraz? Albo był w poprzedniej kolejce? Nie, no przecież ostatnio przyznawaliśmy punkty za poprzednią, to w tej kolejce. To w tej będzie. Tak, my mamy teraz taki jet lag, bo był puchar, oni zagrają teraz. Gdybym się 13 kolejka. Nie pomylił, to nie wiadomo, czy byłbyś lider. Nie, 13 teraz będzie, teraz zagrają. Może tak. Korona Lechia? Tak. Korona Piast. Korona Piast. No nie, to już był ten mecz. Piast-Korona. 1-0 się skończyło dla Piasta. A widzisz? Od miasta do miasta. No to dobra, dobrze, że przypomniałeś. To ja to muszę uwzględnić w następnej tabelce i zobaczymy, co tam wyjdzie. To gdzieś tu cięcie. Ale to będzie ciekawe. No i co? I teraz kto będzie liderem? No zaraz. Musicie odwinąć odcinek. Jak to jak typował. Chyba wszyscy Piasta obstawiliśmy. Ale czy może ktoś trafił 1-0? A, no może tak. Po wytypowaniu sobie sprawdzimy już. Dobra. Za kamerami. Dobra. No to w takim razie jeszcze bardziej przyspieszymy, żeby się szybciej dowiedzieć, jak to wygląda z Piastem i Koroną. Widzę Fresowia, Kuba. Widzę wygra... Nic nowego. Wygra 2-1. Nisko. Ale bardzo mi się podobało, że szybko określiłeś wynik. Tego się dzisiaj trzymamy. Mateusz. Widzę, teraz nie wygra. Coś nowego. Widzę, teraz nie wygra. Zastanawiam się, czy ile sobie stać na utrzymanie 0 z tyłu. Zaryzykowałbym 1-0 dla Rysowi. A ja myślę, że widzę wygra i nie da sobie wbić bramki. I w ogóle jestem takim optymistą szalonym dzisiaj. Damy 2-0 dla Widzewa. No i niech tak będzie. Tak, takie 2-0. I żeby ten zielony kolor znowu się pojawił tam gdzieś w mojej okolicy. Życzę wam tego. GKS Katowice Stal. Jaka Stal? Stalowa Wola. Stalowa Wola pokazała się ostatnio. Jest jakaś inna Stal w drugiej lidze? Rzeszów. A, Rzeszów. Okej, okay, właśnie. Ja mówię Mielec, nie? Bo Mielec to jest Stalówka liga. Po prostu. Okej. Okay. To jest Stalówka. GKS Katowice Stalowa Wola. Tutaj dałem tylko zdanie, że
Stalowa Wola trudne warunki pokazała Widzewowi i przed chwilą w ogóle pokonała przecież GKS w Pucharze Polski. I myślę, że co prawda tam była duża rotacja, akurat sprawdzałem w składach. Myślę, że teraz GKS Katowice chyba jeden. Karny był. Tak, ale no w regulaminowym czasie były 1-1, ale no awansowali, jakby nie patrzeć. Tak. Katowice wygrają i wygrają 2-1. Znowu, okej. Okay. Katowice wygrają i wygrają 2-0. Nie no, Stal to dostanie Bęcki ze 3-0, chyba że Katowice dostaną czerwoną kartkę jakoś na początku meczu. A gospodarzem są Katowice. Tak. No to nie, to... No to może zmienić. No, nie. To znaczy jestem dalej twierdzę, że Katowice wygrają, to tylko zastanawiam się, czy stracą bramkę. Wydaje mi się, że... Ze stałego fragmentu gry. Że na wyjeździe bram... Chociaż dobra, zostawmy, bawimy się przecież. No okej, okay, Elana Znicz. Nie dam ci się napić. Dopiero za chwilę, jak przejdziemy do... Elana Znicz... Znicz Pruszków powinien wygrać to spotkanie. 3-2. Znicz Pruszków teraz, mimo że w Pucharze Polski nie grał, to grał zaległy mecz z Garbarnią Kraków, o ile się nie mylę, i przegrał 1-0. Chyba tak. A z Elaną jak będzie? A z Elaną? Tak szybko. No to jest mecz na remis. No jest, wydaje się, mecz na remis. Postawmy 1-1. Spapuguję twój wynik. Też uważam, że żaden z zespołów nie przechyli szali zwycięstwa na swoją korzyść. No i 1-1 to taki wynik. Wydaje mi się najbardziej prawdopodobny. Zdążyłeś się napić, możemy przechodzić do Ekstraklasy. No i tak od Mateusza zaczniemy. To na spokojnie, łyczek sobie weź. No to Jaga UKS. Drogi Mateuszu, mecz arcyciekawy, arcyważny kolejny. Myślę, że może być to ciekawy mecz. Przed tym jakimś okresem, przed Rakowem Częstochowa zakładałem, że UKS Widzew to będzie 7 punktów i właśnie zremisuje w Białymstoku i wygra 2 mecze u siebie. I o ile bardzo bym chciał, żeby Jaga przegrała i straciła 3 punkty, to wydaje mi się, że to raczej się nie stanie. Nie można też patrzeć przez różowe okulary na świat aż tak. I myślę, że UKS zremisuje to spotkanie. No i strzeli kilka bramek, więc myślę, że 2-2. Kuba. Jagiellonia wygra 2-1. A ja obstawiam zwycięstwo UKS-u 1-2. 2-1 to oczywiście dla UKS-u, no ale że Jagiellonia jest gospodarzem, czyli wynik na tablicy świetnej 1-2. Będziemy zaraz też podkreślać. Raków, Wisła Kraków. Tak, Wisła Kraków, porażek z rzędu, ile ma teraz? 5. A ile będzie miała po tym meczu? A ile ma goli straconych? A ile po tym meczu będzie miała? 6. Myślę, że ten rekord UKS-u może być zagrożony, bo w Wiśle Kraków naprawdę źle się dzieje. No i chyba oni czekają już sami na to zimowe okienko i będą szukać jakichś naprawdę wielkich oszczędności. Tam jest problem kasowy. No ale z drugiej strony, jeżeli taka Wisła spadnie, no to jest zapowiedź, że to jest koniec klubu, więc myślę, że pójdą tą drogą, którą UKS już poszedł. Właśnie bardzo dobrze znamy tą drogę. Więc będą się zadłużać, byle się utrzymać, tak? I to będzie... No ale do czego to doprowadzi? Kiedyś się skończy, ale myślę, że te władze Wisły jakby nie pozwolą i nie oddadzą tej Ekstraklasy walkowerem i zadłużą się mimo wszystko. Wiadomo, z rozsądkiem, ale mimo wszystko będą ściągać tych piłkarzy zimą. No ale jeszcze nie mamy zimy, jeszcze mamy jesień. I mecz z Rakowem. Wisła tego meczu nie wygra. Raków dobrze się pokazał w Łodzi. Jeszcze Felicio Brown Forbes wrócił już na puchar, strzelił 2 bramki. Myślę, że Raków wygra 3-0. Kuba. Też mi się wydaje, że chyba Raków tutaj pokona Wiślaków. Chociaż... To wszystko jest przewrotne, bo równie dobrze jestem w stanie założyć, że Wisła nagle pokona 4-0 Raków, bo tu wszystko jest możliwe. Cała nasza Ekstraklasa. Tak, dokładnie. Tutaj coś mi chodzi po głowie, że ta Wisła teraz się przełamie na tym Rakowie, ale trudno. Myślę, że jednak Raków wygra i
zrobi to 3-1, bo chyba stracą bramkę. Też kto tam bramkę może strzelić? Słucham? Kto tam może bramkę strzelić? Nieśmiertelny Paweł Brożek? Martin Wasilewski głową. Tak. No chyba nie będzie zarzuty karki pauzował, nic nawet nie sprawdzałem, muszę szczerze przyznać. Obstawiam 2-1 dla Rakowa. No i ostatni mecz. Śląsk, Wrocław, Wisła, Płock. To niech tradycji stanie się zadość i ten jeden mecz zacznij ty. No nie, no Wisła, jako Płock. Ja jako osoba urodzona w Płocku mocno kibicuję Wiśle. Tym bardziej teraz. Taki trochę sezonowiec się we mnie odzywa. No ale uważam, że Wisła jest na fali i tak naprawdę no, na pewno kiedyś się to skończy, ale myślę, że jeszcze nie w tym tygodniu. 0-2, czyli zwycięstwo Wisły Płock 2-0. To jest dla mnie taki najbardziej prawdopodobny wynik. No mi się wydaje, że po zwycięstwie Śląska u siebie, Śląsk teraz zremisuje, żeby za tydzień przegrać. No i tak obstawię, że to Jasnowid, będzie... Jasnowid czy coś? Chciałbym. Jakieś wyniki właśnie dokładne, ale no, podsumowując, Śląsk zremisuje ten mecz z Wisłą Płock. No, ile może zremisować? 4-4, daj 4-4. Ja ci kibicuję mocno. Płock to polski Liverpool. Nie no, myślę, że 4-4 to nie... To no co? Postawmy też na 2-2. No, tak jak Jaga UKS, tak Śląsk, Wisła, Płock. No, okay. No i Kuba, kończysz. No, takim przytupem. Wydaje mi się, że Płock wygra 2-1. No i bez przytup. No okej, okay, dobra, niech będzie. Tak. Mamy to. Mamy to. Dzisiaj dłuższy odcinek. No i muszę doliczyć właśnie jeszcze te punkty za Piast z Koroną. Wtedy zobaczymy tak naprawdę, kto jest pierwszy, kto jest drugi, kto jest trzeci. Ta rywalizacja nam się trochę udzieliła, to trzeba przyznać, bo nawet poza programem w ciągu tygodnia Mateusz się zapowiadał, że jest, dwa zielone to dwa zielone to przyjdę, tak jest. I melduje się przy zachodniej 70. Dziękuję Wam w takim razie bardzo za spotkanie. Mam nadzieję, że znowu trafimy coś, że będziemy chcieli się znowu spotkać, pogadać o Widzewie, o UKS-ie. Zejdą też już emocje związane z Pucharem Polski, ale z drugiej strony losowanie 5 listopada, tak? Tak, we wtorek. No to na kogo chciałbyś trafić jeszcze? Tak, powiedz. Znaczy... Kurwa, ja o to nie mogę zapytać, ale czy taki mecz z Legią? No piłkarze UKS-u wypowiadali się, że znowu by chcieli tych derbów. No niestety nie będzie im to dane w tym sezonie. I za rok też, nie? W Pucharze Polski. No chyba, że w Pucharze Polski, bo jestem tutaj spokojny mimo wszystko. O utrzymanie. Ja tego już nie powiedziałem, ale jestem spokojny o formę UKS-u. No, okej, okay. Ja powiedziałem. Kogo bym chciał? Chciałbym kogoś, z kim nie będziemy grali w tym roku, czyli odpadają drużyny z Ekstraklasy. Będzie 50-50 mniej więcej, bo na tę chwilę jest 7 drużyn z Ekstraklasy i 7 nie z Ekstraklasy. Mhm. Jeszcze dzisiaj ostatnia para Wisła Płock z Tomil. Najbardziej chyba Miedź Legnicę bym chciał, ze względu na to, że Miedź grała podobny styl do UKS-u. Rok temu w Ekstraklasie grała. Chyba UKS też woli grać z takimi rywalami. Tak, i chciałbym Miedź Legnica. Zadowoliłbym się też Stalą Mielec albo Górnikiem Łęczną. Dziękuję bardzo za tą opinię. I dziękuję jeszcze raz za to, że przyszliście. Tradycyjnie zachęcamy do komentowania, lajkowania, udostępniania. I widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.